który rysunek pokazuje prawidłowy sposób pomiaru długości prostokąta. Tutaj mamy zielony prostokąt. Spójrzmy, w jaki sposób jest on mierzony. Tu mamy 1 cm, tutaj dokładamy drugi centymetr, a to zdanie mówi, dwie centymetrowe linijki mierzą prostokąt ściśle do siebie przylegając. Ma to sens. Odtąd, dotąd, od początku prostokąta do jego środka mamy 1 cm, a kolejny, drugi centymetr doprowadza nas do końca prostokąta. I wiemy, że prostokąt od początku do końca ma długość taką samą jak 2 cm. 1 i 2. Jestem pewien, że taki sposób pomiaru jest prawidłowy, ale upewnijmy się, że pozostałe dwa sposoby nie są prawidłowe. W tym sposobie mierzenia mamy 1 cm, tutaj mamy kolejny, ale pomiędzy nimi pozostawiona jest przerwa. Nie można zostawiać przerwy. Ten kawałek też chcemy zmierzyć, też chcemy wiedzieć, jaką on ma długość. Zauważcie, że koniec linijki wychodzi daleko z prawej strony prostokąta. To nie jest dobry sposób mierzenia długości. Co mamy tutaj? W ten sposób nie pokrywamy naszym przyrządem pomiarowym całej długości prostokąta. Za krótko tu jest. Nie zmierzymy całego prostokąta. Pomiar zaczyna się tutaj i jest ok, ale musimy pokryć centymetrami całą długość mierzonego prostokąta, bez żadnej przerwy w linijkach i bez nakładających się na siebie centymetrów, aż do końca prostokąta. Tak więc ten sposób mierzenia też nie jest poprawny. Następne zadanie. Który rysunek pokazuje prawidłowy sposób pomiaru długości? Pierwszy sposób. Tu się dzieje coś dziwnego. Tu linijka nie dochodzi do końca mierzonego przedmiotu. To nie jest prawidłowy pomiar. Dwie linijki mierzą prostokąt zachodząc na siebie. Zdecydowanie nie chcemy mierzyć w ten sposób. Centymetry muszą leżeć obok siebie, ściśle do siebie przylegając, bez żadnych przerw. I muszą leżeć wzdłuż mierzonej długości aż do jej końca. Tutaj mamy niepotrzebną przerwę, a tutaj linijka wychodzi poza brzeg prostokąta. Co nie byłoby w sumie takie złe, bo odczytalibyśmy wynik pomiaru z tego miejsca. Ale ta przerwa dyskwalifikuje sprawę. Tak się długości nie da zmierzyć prawidłowo. Tutaj nic na siebie nie zachodzi. Nie ma żadnej przerwy, ściśle do siebie przylegają, zaczynamy z lewej strony prostokąta i kończymy dokładnie na końcu. Nie biegniemy z pomiarem zbyt daleko i nie kończymy za wcześnie. W takim razie ten sposób pomiaru jest ok. Fajne te zadania. O, to jest chyba jeszcze ciekawsze. Jaka jest długość podłogi banku w metrach? To jest chyba bank. Tu jest wielka kasa w banku. To są wielkie banknoty 200-złotowe, a to są wielkie monety. Przesuwaj linijką tak, żeby poprawnie zmierzyć długość podłogi. Ta linijka wyskalowana jest w metrach. Mogę na nią kliknąć i mogę ją przyłożyć. Pamiętajcie, że nie chcę zrobić tak. To by było źle, bo chcę rozpocząć pomiar dokładnie z lewego brzegu banku. Czyli zrobimy tak. Jaka jest długość banku? Widać, że prawy koniec podłogi banku znajduje się dokładnie nad czwórką. Dokładnie 4 metry, czyli tu wpisujemy 4. Jeszcze jedno zadanie. Jaka jest długość ogródka Marii w metrach? Przesuwaj linijką tak, żeby wykonać poprawny pomiar. Jeszcze raz. Nie chcemy zrobić tak. Nie rozpoczynamy pomiaru gdzieś z daleka od ogrodu, zanim jeszcze ogród się rozpoczął, ani nie rozpoczynamy pomiaru zbyt późno, zbyt daleko z tej strony. Chcemy zacząć mierzyć dokładnie na krawędzi początkowej ogrodu. Tu, gdzie zaczyna się ogród, tu musi zacząć się linijka. I liczymy po kolei centymetry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wygląda na to, że jest to prawie 8 metrów. Chyba 8. Wpiszmy 8. Zróbmy jeszcze jedno zadanie, podobne do tych. Jaka jest długość tacy z ciastkami w centymetrach? Przesuwaj linijką tak, żeby wykonać poprawny pomiar. Długość tak naprawdę oznacza najczęściej dłuższy z boków. Jeżeli mamy prostokąt i dwa jego boki, to na ten dłuższy mówimy długość. To jest długość. Nie chcemy zmierzyć tego boku, to nie byłaby długość. Jeżeli nie jest w zadaniu powiedziane inaczej, to długość oznacza największy wymiar. Chcemy zatem zmierzyć wzdłuż górnego lub dolnego boku. I widać, że długość to, jeszcze raz, nie chcemy zrobić tak, nie chcemy rozpocząć pomiaru za daleko z lewej, nie chcemy zrobić tak, nie chcemy przyłożyć linijki za daleko z prawej, chcemy zacząć dokładnie przy krawędzi. linijka musi leżeć dokładnie równolegle do mierzonego boku i widać, że długość to 8 cm. Pomiary zakończone.